Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bart, a ja witam was w grze Kingdom, czyli naprawdę wspaniałej grze, wspaniałą pixelartową grafiką, a soundtrackiem jeszcze lepszym, która po prostu polega na tym, że musimy zbudować sobie naszą bazę, twierdzę, którą będziemy rozwijać. Oczywiście musimy to wszystko strategicznie zaplanować, ponieważ za dnia jest jako tako spokojnie, zaś po zmroku przychodzą do nas różne potwory nie z tego świata, które wychodzą po prostu z takiego portalu, który jest gdzieś tam w lesie ukryty. No i po prostu musimy odpowiednio się przygotować do tego, werbując, tak jak teraz to widzicie, za pieniążek ludzi, czyli możemy łuczników, budowlańców. Możemy zdecydować, czy stawić bardziej, żeby mieć więcej łuczników, czy na przykład zamiast tego dać mury obronne lub wieżyczki. Trzeba to odpowiednio zrównoważyć, jak widzicie właśnie tutaj wydaję pieniądze na początku, początkowe, po prostu taki wstępik. Grę trochę grałem, właściwie to od 2 dni gram i naprawdę bardzo dobrze mi się gra. Jeszcze wszystko wam wyjaśnię oczywiście podczas rozgrywki. Jak widzicie, tutaj już łucznik upolował kilka króliczków, czy tam jeleni. Potem jak do niego podejdziemy, to oddaje nam kasę tak jakby za, no, za upolowaną zwierzynę. Tutaj właśnie widzimy obóz, jest ludzi, których po prostu możemy zwerbować do siebie, ale na razie nie będę ich werbował. A chociaż jeszcze jeden łucznik się na pewno przyda. Oczywiście nie ma co się za daleko zapuszczać w las, ponieważ gdy spotkamy te stwory, to gdy mamy pieniądze, jeszcze jako tako sobie poradzimy, ponieważ zabiorą nam jedynie pieniądze. Ale gdy mamy pusty worek z pieniędzmi, no to jest ciężko, bo po prostu strącają nam koronę, zabierają ją nam, a potem jak ją zabiorą, to po prostu przegrywamy i trzeba grać od nowa. Łucznika wziąć jeszcze jednego, czy wieżyczkę? A, łucznika. Bardziej się przyda. Szybciej zarobimy. Oczywiście z każdą nocą jest coraz trudniej. Początkowe są jako tako łatwe. Później przychodzą do nas coraz większe hordy tych potworów. Bliżej nieokreślonych. Więc, no. Zajączki? Czemu on ich tutaj nie pozabija? Coś zarobiłeś dla mnie? A, kiepsko. Ten coś ma, też nie. Mamy 2 pieniążki. Co byśmy mogli za tą wieżyczkę? Mamy za 3, więc nie możemy. Poczekamy na ten jeszcze trzeci pieniądz i kupimy wieżyczkę. Gdy koń właśnie tak wstaje, to oznacza to tyle, że jest zmęczony i nie możemy nim biec, więc jeśli chcemy się dalej gdzieś zapuścić i w razie czego uciec, to najlepiej iść, żeby móc właśnie później pobiec tym koniem. Dobra, ja będę wracał, bo jak widzicie, noc się zbliża. A byłoby kiepsko, gdybym przy samym początku rozgrywki padł. Nic dla mnie nie macie. Kiepsko. Ach, ten księżyc tak płynnie się przesuwa. Gdy nadejdzie rano, po prostu dostaniemy kufer z pieniędzmi. Nie wiem, ile to jest, chyba tam z 6 monet dostajemy. I możemy również ogólnie rozbudować nasze ognisko na wyższy poziom. A jak widzicie, tutaj przyszedł jeden, ale ten go porządnie odstrzelił. Pierwszej nocy jesteśmy po prostu bezpieczni, po prostu nie ma szans. No każdy noob sobie wyprowadził pierwszej nocy, więc tak. To, co widzicie, te pięki, to jest oczywiście osłona, żeby nie mogły wtargnąć do naszej bazy. No jak widzicie, zaczyna się właśnie druga noc. Dostajemy kufer z pieniędzmi. I nie, ognisko... W sumie moglibyśmy rozbudować, ale starczy nam. Tylko, że walniemy sobie tu wieżyczkę. Tutaj wieżyczkę. Jeszcze zwerbujemy z 2 łuczników.
i rozbudujemy sobie bazę. Więc lecę do obozu tych drugich gościów, tych drugich gości i ich swerbuję. Dobra, jednego. Jeden na razie wystarczy. Musimy łuk kupić, żeby miał. Żeby, bo gdy oczywiście zwerbujemy za ten jeden pieniądz jakiegoś mieszkańca naszego obozu, to po prostu możemy zdecydować poprzez kupno młotka czy łuku, czy będzie właśnie łucznikiem, czy budowlańcem. Później wraz z rozwojem mamy oczywiście nowe postaci, które zobaczycie, nie wiem czy dzisiaj, ale może w przyszłych odcinkach. Możemy różnie wycinać drzewa, ale na razie nam to jest zupełnie niepotrzebne. Tutaj właśnie zaczynaliśmy. Dość daleko się zapuściłem, może to być dla mnie złe. Ale co tam, chcę zobaczyć co jest dalej. O, inni ludzie, proszę bardzo. O, co my tu mamy? To jest ten posążek, który rozświetla i chyba nam pozwala kupić nowe ulepszenia. Jest dość drogi, na razie oczywiście mi nie stać na niego. Nawet jakby było na niego stać, to i tak bym raczej go nie zakupił. Dobra, wracamy. Niedługo, tak sądzę, będzie noc. Oczywiście w lesie ciężko to stwierdzić, bo tu jest po prostu zawsze ciemno. Niezależnie od pory dnia. Tego musimy wyjść. Ups, konik zmęczony. No, 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 już się robi coraz ciemniej. No znowu nic dla mnie nie masz. O. Moje uczniowie sobie z nimi spokojnie poradzą. Znaczy, taką mam nadzieję, bo na razie niecelnie strzelają. No dawajcie go. No, już myślałem. No dawajcie już ten ranek, chcę kufer ze złotem i ulepszyć swoje ten... Oj, zniszczyli nam jedną osłonę. Bo w sumie tam wieżyczki nie miałem, więc nic dziwnego. No i mamy właśnie kolejny dzień. Pojawił nam się kufer. Bierzemy hajs. Rozbudujemy nasze ognisko. No i coraz lepiej to wygląda. Zwerbuję jeszcze jednego łucznika. A później postawię bardziej na mury obronne niż i wieżyczki. Na razie ten budowlaniec nam wystarczy, bo jakichś wielkich rozbudowań tutaj nie robimy. Tylko ja chcę, żeby ci łucznicy w końcu zaczęli dla mnie zarabiać jakiś większy hajs, bo przydałby się na pewno. I cienko, z wami cienko. Pójdźmy tam kawałek. Zobaczymy co tam jest, bo jeszcze tam nie byłem właściwie. Kolejny obóz. O, kufer, pięknie, to mi się na pewno przyda, super. Jak mam kufer, od razu wracam, bo nie chcę, żeby mnie tutaj napadły stwory, bo one w dzień też właśnie z portalu potrafią wyjść i zaatakować, więc lepiej za daleko się nie oddalać, a jak już znalazłem ten kufer, to wracam po prostu. Umocnijmy sobie nasze mury obronne z dwóch stron i zacznę werbować więcej łuczników, bo to jest zdecydowanie za mała liczba według mnie. Na razie tylko na jednego mnie stać, mam 3 monety, więc o, no i coś tutaj zarabiają ładnie. Znowu noc się robi, więc musimy szybko. Tego też weźmiemy. Jedna moneta i jeszcze jeden. O, pięknie skończone.
W ogóle ciekawe, czy tamten kufer, który znalazłem w lesie, on zapełnia się również po nocy, bo nie wiem, czy tylko ten tutaj, czy może tamten w lesie też. Sprawdzę to następnego dnia. O, no i pięknie. No i jeszcze jeden łucznik. Super, bierz łuk i do pracy. Tutaj zbuduj osłonę i zaraz zaczniemy się bronić. Bo zaraz pewnie będzie jakiś ostry szturm. Mam sprinta w koniku, więc jakby co, zdążę uciec. Dobra. Wracam. Nie będę aż tak ryzykował. O, ile zajączków. Czemu? O, idą, idą. Wycofuję się. A, tu sobie świetnie poradzę. Zobaczymy, jak tam z drugiej strony. O, a tutaj sobie doskonale radzę. Następnego dnia po prostu myślę, że rozbuduję najpierw te dwie wieżyczki, później ognisko. O, właśnie, bierzemy kuferek. Nie wiem, czy właśnie, czy werbować łuczników, czy rozbudować wieżyczkę. Chyba rozbuduję wieżyczkę. O, no i pięknie, teraz zaczęli zarabiać, jak się zwierzyna pojawiła. No, i ładnie. Dawaj, super. Teraz tylko niech to zbuduje i będzie pięknie, z drugiej to samo. Jeden pieniążek został. Idę zwerbować kogoś i zrobimy z niego chyba jeszcze jednego łucznika, bo budowlaniec na razie jeden nam starcza. Albo będę już zbierał na rozbudowę ogniska, bo to też będzie ważne. Idę zobaczyć, czy ten kufer się odnowił, ale lepiej nie na sprincie, bo o, widzę, karawana idzie jakaś. No, się trochę za daleko oddaliłem, a ten kufer już... O, jak widzicie, tutaj właśnie jest portal i lepiej uciekajmy, bo stamtąd właśnie wychodzą te stwory nieludzkie. Nasi łucznicy pewnie dużo już uzbierali, więc sprawdźmy to. Znaczy nie tyle, sprawdźmy, po prostu odbierzmy nasze pieniądze. Bo zapłaciliśmy mu, żeby z nami był, więc powinien grzecznie oddać. Biegnijcie, tak, w stronę mojego obozu. Tak. Super. Właściwie to nawet nie wiedziałem, że mogę... Albo biegną, to nie wiem. Nie wiedziałem, że mogę je tam po prostu zapędzić. Myślałem, że one losowo chodzą. A tu jednak widzę, że mam na jakiś wpływ. No nie. Dobra, nieważne. O, widzę, zbudowana już wieża. Pięknie. O, pieniążek nawet. Zobaczmy, ile dla mnie mają. Ten? Nic. No też nic? Nie, no nie. A ten chociaż? Nie, no nie wierzę, serio. Nawet jednego... Nawet jednej zwierzyny nie upolowaliście. Co to za łucznicy w ogóle? O Jezus, się wystraszyłem, że... Że nie ludzki stworek. Oj, spylamy. O matko. Nie wiem, czy nam się uda dobiec, bo konik się zdąży pewnie zmęczyć. Dopiero tu jesteśmy. Oj, niedobrze, mam tylko jeden pieniążek, mamy trochę... Zaraz powinniśmy być w obozie, ale póki co mamy przesrane. Koniku, odpoczywaj szybciej, proszę. O nie. Dobra, udało nam się, ale... Było groźnie, już się szczerze mówiąc bałem, no. Widzicie, jaka niewielka ten... różnica? No i pięknie. Rano się to wszystko naprawi. A z tej strony cicho, więc elegancko. Ale zaraz pewnie przyjdą, bo to jeszcze nie koniec. Tu jeszcze powinniśmy sobie wieżyczkę zrobić. O, pięknie. Piąta noc. Właśnie minęła. A nie, piąty dzień, przepraszam bardzo. Kuferek. Rozbudujemy nasze ognisko. Voilà. Powinniśmy tutaj wieżyczkę dać, szczerze mówiąc. Na pewno powinniśmy. Ale nie właśnie, czy jakiegoś łucznika jeszcze. W sumie łuczników mam już dużo. Na pewno tutaj trzeba zrobić wieżyczkę i osłonę.
to na pewno. Macie coś dla mnie? Budowniczy właśnie przyszedł. A z drugiej strony jak tam wygląda sprawa? O, widzę, jeden nie ma ani łuku, ani młotka. No to tak nie może być. To kupmy jeszcze jednego łucznika. Łuczników nigdy nie za wiele, a budowniczych to... No niekoniecznie musi być dużo, po prostu wystarczy poczekać, aż przyjdzie i no... A łucznicy to jednak przydają się w obronie. No nic, pieniążków nie zbierają. Znaczy coś tam zawsze zbierają, ale ja tak po prostu przesadzam, bo... Bo spodziewam się zawsze więcej. O, tutaj nasz łucznik daleko się zapuści, on powinien mieć coś... No, o, ho, ho, no i to jest wzorowy łucznik, tak, takich ludzi właśnie potrzebujemy. Wracam oczywiście od razu. No, pięknie, wow, za jelonka jest dużo, dużo, chyba z 3 pieniążki. Więc całkiem, całkiem. Nie wiem, co tu właśnie rozbudować, czy wieże, czy... W sumie to się na pewno przyda. Co się dzieje? Jakaś mroczna muzyczka nastała. Weźmy jednego. Dobra, padł, idę po pień. A ten coś dla mnie ma? Nie ma. Wracajcie lepiej. Bo się robi jakaś straszna muzyczka. O matko, może z drugiej strony coś się dzieje. Łucznika jak przyjdzie. Nie, z drugiej strony spokojnie. Moim zdaniem coś się szykuje, coś niedobrego. A właśnie noc nadchodzi. Zobaczymy. Na pewno trzeba tą wieżyczkę rozbudować. No właśnie. O, cholera. Jaki zmasowany atak. Uciekam. No nie wygląda to dobrze. No nie. Mamy przesrane. Już nie dadzą rady. Ajajaj. No niezbyt dobrze. Wręcz fatalnie bym powiedział. Ajajaj, będzie trzeba to wszystko ponaprawiać. Nie tyle nawet naprawiać, co zbudować na nowo. Ale odbudowa na szczęście nie jest droga. Musimy więcej łuczników sferbować, to na pewno. No, ta noc była naprawdę ciężka, nie wiem jak to będzie później. Dobra, ja bym w tym momencie zakończył odcinek. Odcinek średnio udany, jeśli chodzi o rozgrywkę, bo udało mi się tu wejść i spustoszyli nam praktycznie całą bazę. W następnym odcinku mam nadzieję, że się poprawię. A ja bym właśnie przy tym ładnym słoneczku świecącym zakończył ten odcinek, więc trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.